Nieźle. Zabij go! Odkiedy od źródła wody jest bezbronny! Nigdy nie oddamy tego miejsca! Odstrzymij go! Odstrzymij go! Nie podtrzymasz nas! To już ostatni. Postaraj się. Jesteś teraz w miejscu, w którym zgubiłem bestię. Dziwne, że tak zniknęła. Na pewno jeszcze się pojawi. Na razie nic nie słychać o chorobie popromiennej. Chyba uderzyliśmy dość daleko od miasta. To zawsze coś.
Wreszcie. Panie Magraf? Jak się podobają moje zabezpieczenia? Nie ma stąd wyjścia. To nic wielkiego, ale... powstrzyma pioruny, a z kolei kule dość co innego. Niezła pułapka na myszy, Bertrand. Czego chcesz? Widzę, jak się sprawy mają. Poważnie ucierpiał mój autorytet, odkąd tu jesteś. A teraz w Newmarei jest bestia. Cóż, nie powstrzymam jej sam. Ale z tobą. Tak, z tobą. Jak herosi. A, kumam. Brzmi bardzo ciekawie. Jednak myślę, że przy pierwszej okazji wpakowałbyś mi nóż w plecy. Posłuchaj, Bertrand. Chcesz, żebym ocalił miasto? Chcesz, żebym zabił bestię? To wypuść mnie stąd i nie wchodź mi w drogę! Chciałbym wierzyć w twoje umiejętności, ale jak nie jesteś ze mną, to jesteś wrogiem. Chłopcy! Nie ma na świecie miejsca dla ciebie, panie Magraf. Mutant przewodnik! Niszczący naturalny porządek! Gdybyś pomógł mi w mojej misji, Bóg być może by ci łaskawie wybaczył! Ale teraz zasługujesz tylko na potępienie, na któreś ciężko zapracował! Dobra robota, chłopcy. Upewnijcie się, że nie znajdą ciała. Hej, Kuo. Potrzebuję pomocy. Tak, szybko. Brachu! Znik? Co to za gość? No chodź! Tak, widzisz? Znik Dunbar, człowiek czynu. Proste. Cholera. Spokojnie, wyciągniemy cię stąd. Bez obaw. Żyjesz? Tak. Hej, Zeke. Kiepsko cię traktowałem. Przepraszam cię. A ja nieźle cię zrobiłem w Eye of Empire. Daj spokój. Nie. Zawsze mnie wspierałeś. Dzięki. Słuchaj, nie mówię do ciebie, brachu, bo to ładnie brzmi. Muszę już stąd znikać. Milicja zaraz tu będzie. Prawie przez to zapomniałem, po co w ogóle chciałem się spotkać. Mój znajomy z milicji twierdzi, że w magazynie Bertranda ukryty jest rdzeń wybuchu. Może warto to sprawdzić. Thank you.
obywatele. Wspólnie przetrwaliśmy już wiele trudności. Teraz nasze miasto zaatakowała zaraza. Szybko się roznosi. Pochłonęła już wiele ofiar. Kto jest winien? Media donoszą, że to nie jest typowa choroba, że jest nienaturalna. Zwróćcie uwagę, że plaga pojawiła się w naszym mieście dopiero wtedy, gdy przybył tu Cole McGrath. To nie może być przypadek. Łączę się z wami w bólu. Wiem, że jesteście przerażeni, ale nie lękajcie się. Milicja ma wszystko pod kontrolą. Mimo to, musimy zachować ostrożność. Zalecam wam pozostanie w domach i unikanie zbędnych podróży. Objawy zarazy to gorączka, nudności, wymioty, dreszcze i krwawiące wrzody. Prosimy o oznaczanie domów osób zarażonych czerwoną literą X. Milicja ich odwiedzi i zajmie się nimi. Niech Bóg nas chroni. Nagranie Josepha Bertranda, plik A078. Ja jestem szczęśliwy! To nie tak miało być! Ty! Zmieniłeś mnie w jakiegoś potwora! Nie możemy przecież przewidzieć, jaką objawią się moce przewodnicy. Nie potrafię się kontrolować! Co mam zrobić? Dlaczego Bóg mi to uczynił? Wszystko naprawić, doktorze. Słyszysz mnie? Proces jest nieodwracalny. Przykro mi, ale chyba... Skoro nie możesz mi pomóc, nie jesteś mi potrzebny. Ludzie, wielu z was widziało fotografie rozprowadzane przez moich wrogów. Nie są to niesamowite. Co można zrobić z pomocą komputera? Zdjęcia są fałszywe. To kiepska próba zniszczenia mnie przez rebeliantów. Rebelianci są zdesperowani, bo przegrywają walkę. To absurdalne. Jak ktokolwiek mógłby uwierzyć, że ja również jestem mutantem? Że chciałbym zamieniać ludzi w potwory? Tylko sprzymierzeńcy odmieńców mogliby stworzyć tak oburzające obrazy. Ciężko jest bronić się przed oszczerstwem. Przypomnijcie sobie,
Kiedy potwory zaczęły polować na nasze rodziny? Kiedy oddziały policji ginęły jeden po drugim? Kiedy na ulicach zapanowało bezprawie? Kto was ochronił i przywrócił porządek? To był wasz przyjaciel, Joseph Bertrand i dzielni funkcjonariusze milicji. Niech Bóg błogosławi milicji i New Marais. Nagranie Lucy Kuo, klik R013. Przez ataki potworów panikuje całe miasto. Nie mam pojęcia, skąd się biorą. Musisz częściej wychodzić z laboratorium. Tam umierają ludzie. Policjanci z New Marais nie byli przygotowani na taki kryzys. Większość już nie żyje. Bertrand też nie próżnował. Jego milicja zajęła miejsce pokonanej policji. Część istotnie zwalcza potwory, co poprawia ich społeczny wizerunek. Poza tym zaczęli też oskarżać ludzi o posiadanie krwi odmieńców. Bertrand ściga przewodników? Na to wygląda. Wszystko działa chyba na korzyść Bertranda. Większość ludzi zaczęła go traktować jak przywódcę. Nie chce mi się wierzyć, że to się dzieje. Teraz ludzie lodu wyłączają pod stację. Ciekawe, co powiedzą o naszej technice nadładunku.
Zacznij!